Dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej zaowocowało formalnym przyjęciem uchwał dotyczących zmian w nazewnictwie niektórych suwalskich ulic. Z planu miasta niebawem zniknie ulica 23 października. Dokładnie kiedy, jeszcze nie wiadomo, bowiem uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego. Po zmianie trakty wiodący w stronę Filipowa będzie miał nazwę ulicy Filipowskiej. Tak zdecydowali mieszkańcy, którym nie przypadły do gustu inne propozycje, m.in. Henryka Sienkiewicza, Stefana Batorego czy generała Ryszarda Kuklińskiego. Niewielka część ulicy Mereckiego zmieni nazwę na ulicę Spokojną, a skwer u zbiegu ulic Sejneńskiej i Utrata zyska patronkę w osobie Aleksandry Kujałowicz. Najwięcej zamieszania w okresie konsultacji było z nazwą, którą ostatecznie przypisano do obecnej ulicy Paweckiego. Okazało się, że zarówno mieszkańcy tej ulicy, jak i mieszkańcy ulicy Mereckiego chcą, by ich adres brzmiał ulica Pogodna. Szukając Salomonowego rozwiązania postanowiono, że o tym, która z ulic zmieni nazwę na Pogodną, zdecyduje głosowanie. I słowo się rzekło. Z mapy ulicy znika ulica Paweckiego, a w jej miejsce będzie Pogodna. Przy okazji jedną z ulic położonych na osiedlu Hańcza radni nazwali ulicą Iławską. To droga położona w pobliżu ulicy Raczkowskiej.